Naprawdę fajnych skoków, a ten trzeci w kwalifikacjach to już takie palce lizać. No rzeczywiście dzisiejsze skoki były bardzo fajne i bardzo udane dla mnie i sprawiały mi bardzo dużo radości. No i co, wczoraj obudziłeś się z wielką formą, dziś obudziłeś się z wielką formą, tak trzymaj przez cały rok. No rzeczywiście wczoraj skoczyłem dobry skok i miałem też trochę szczęścia, jeżeli chodzi o wynik. Natomiast dzisiaj naprawdę skacze mi się fajnie i no i zresztą cały czas na to pracuję. Już od początku zimy, kiedy nie szło, cały czas starałem się jakby gonić te dobre swoje skoki, które oddawałem latem. No i teraz nareszcie to zaczyna wszystko funkcjonować tak, jak powinno od samego początku. Dziękuję Ci pięknie, tyle zadowolony, a my wraz z nim Kamil Stoch. A tymczasem zakończyły się już tak naprawdę kwalifikacje, nie ma Ville Larinto, tym samym jak gdyby przesuwa się to wszystko troszeczkę w górę, także belka w tej chwili nawet została obniżona w dół z 8 na 7 platforma startowa, a więc 4,2 punktu. Zwycięzcą kwalifikacji został Björn Einar Rumoren. Jako że nie ma Ville Larinto, ex aequo na 11. miejscu w klasyfikacji Generalnej Pucharu Świata są Manuel Fettner i Johan Remen Evensen. Oni automatycznie wskoczyli do dzisiejszego konkursu. No ale ważne są te miejsca w tych kwalifikacjach. Ważne jest to później rozstawienie w parach. Zaczyna Manuel Fettner. Reprezentant Austrii świetnie spisuje się, 131,5 metra dzisiaj w serii próbnej, potem 127, teraz także daleko. Z 8 platformy startowej stał na podium, był trzeci w Oberstdorfie, 29 dopiero w Garmisch-Partenkirchen, ale jest na 7 miejscu w klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni. Teraz 124 metry. Manuela Fettnera. Manuel Fettner, 25 lat ma, ten skoczek pochodzący z Birgitz, ma na swoim koncie tytuł wicemistrza świata juniorów, który zdobył w Karpaczu w 2001 roku, a teraz jest na 6 miejscu, a więc za Pascalem Bodmerem przed Włodimirem Zografskim. Johan Remen Evensen, reprezentant Norwegii za moment, 25 lat, 4 razy w karierze na podium zawodów Pucharu Świata. W tym sezonie drugi był w Lillehammer, czwarty w Kusamo, piąty w Lillehammer podczas drugiego konkursu, 37 i 33 odpowiednio w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen. Tutaj skakał bardzo w kratkę i właśnie tak słabe skoki mu się zdarzają. 119,5 metra w pierwszej serii treningowej, 125 metrów w drugiej, a teraz tylko 112,5. Oj, spadnie w klasyfikacji. Tych kwalifikacji Johan Remen Evensen będzie musiał rywalizować z mocnym rywalem podczas pierwszej serii konkursowej. Dawid Kubacki, który jest na 40 w tej chwili miejscu, Marcin Bachleda na 41. Nota Marcina Bachledy 94 punkty, no i teraz zobaczmy 104, a więc jest na 36 miejscu w tej chwili Johan Remen Evensen. Wszystko oczywiście dodatkowe punkty, 4,2 punktu dostał Johan Remen Evensen za obniżoną platformę startową. Daiki Ito, reprezentant Japonii, 25-letni skoczek, 27 grudnia dokładnie skończył 25 lat Daiki Ito, a my przenieśmy się ponownie do Bartosza Hellera, obok niego Gregor Schlierenzauer. Razem ze mną Gregor Schlierenzauer. No i cóż, pierwsze pytanie o to, jak się czuje po powrocie. Well, Gregor, first of all, how do you feel after coming back here today on Bergisel? I feel very good. It is very nice to be back, to be in the World Cup and to see all colleagues. It's fine and yeah, also my health is quite okay, the knee is good and I'm looking forward. Today you had to qualify on your home hill. It's very strange the feeling, I believe, for you. Yeah, I think it is a new situation. It is not strange, but it is a new situation and yeah, it is not bad. It is a nice challenge and I hope I can be better from jumping to jumping and yeah, I'm looking forward.